Ekonomia. Nie wiem, czy ekonomia, czy głupota, bo on też to je potem. My mamy największy rozwój nowotworów przewodu pokarmowego w terenach rolniczych. Witam serdecznie widzów naszego kanału i czytelników miesięcznika Zdrowie bez leków. Dziś z kolejną wizytą u doktora Jerzego Jaśkowskiego. I dziś kolejne pytanie, które Państwo nurtuje. Sporo naszych czytelników to osoby starsze, którym doskwiera już problemy trawienne. I przewija się często takie pytanie od naszych właśnie czytelników, widzów, jak poprawić w podeszłym wieku, w starszym wieku usprawnić procesy trawienne, jak usprawnić pracę jelit, tak aby zwiększyć przyswajalność składników odżywczych? Jest to bardzo trudny problem w polskim wydaniu. Do lat 90. w akademiach medycznych istniały przynajmniej szczątkowo tematy związane z żywieniem. Jak zmieniono nazwę Akademii Medycznej na uniwersytety, to te wszystkie szlaki metaboliczne zostały usuwane, czyli zmniejszono liczbę godzin. Jest to związane z tym, że jak mówią badania Uniwersytetu w Oksfordzie, w ciągu 2 lat aż w 70 krajach wzrosła dezinformacja na temat właśnie metod leczenia, odżywiania itd. Czyli innymi słowy, wszystkie te oficjalne instytucje państwowe pracujące za pieniądze ukradzione najpierw podatnikowi pod pretekstem, obywatelowi pod pretekstem podatków, są wydawane nie na to, żeby poprawić zdrowie, tylko na to, żeby zwiększyć sprzedaż jakiejś substancji X czy Y i tak dalej. Jak powiedziałem, 75% wszystkich chorób i nowotworów przewodu pokarmowego jest związana z żywnością przetworzoną. Takie substancje jak glifosat, czyli Roundup, od lat 70. wiadomo, że jest rakotwórczy i nie ma sensu go stosować. Nie daje żadnych korzyści, ale w Polsce jest powszechnie stosowany. W niektórych państwach to nawet ulic nie wolno tym posypywać, żeby dzieci się nie truły. A w Polsce jest to dozwolone. Efekt tego jest taki, że mamy coraz więcej pseudochorób. Na przykład od chyba 15 czy 20 lat jakaś grupa mądrych inaczej zaczęła rozpowszechniać nietolerancję glutenu. Oczywiście jest to bzdura kompletna. Gluten w niektórych zbożach, płaskórce czy innych, jest dużo większej ilości niż w zwykłym zbożu. W zwykłym zbożu to jest od 30-32 gramów, a w płaskórce jest 56 gramów. I dzieci, które rzekomo chorują na nietolerancję glutenu i są obstawiane lekami przez pediatrów, dostają chleb z płaskórki i mogą go jeść i nie mają żadnych dolegliwości. I nie ma problemów. Nie ma żadnych problemów. Innymi słowy, ogłupianie tych 30 roczników po 90 roku jest tak duże, że oni zupełnie nie wiedzą, co jest wiedzą, a co jest reklamą firm handlowych. Nie ma, jeszcze raz powtarzam, czegoś takiego jak nietolerancja glutenu. Ale cały przemysł powstał. Można kupować ciastka bez glutenu i tak dalej. No wierutna bzdura, jest to oszustwo. To samo dotyczy nietolerancji czy uczulenia na laktozę. Laktaza jest normalnym enzymem występującym w mleku krowim, ale jak się podgrzeje to do 70 czy 140 stopni, to oczywiście ona się rozkłada. I w związku z tym nie ma enzymu, który by trawił tą laktozę. I dzieci w ten sposób są oszukiwane, bo muszą brać całą masę leków, głównie sterydów, bo to jest modne w tej chwili, zamiast otrzymać normalne wyżywienie. Mam sporo takich przypadków, że dziecko przez 3-4 lata leczone w rozmaitych klinikach pediatrycznych sterydami, 4 do 5 razy w ciągu roku hospitalizowane, a wystarczyło podać kwaśne mleko od krowy przez okres 2 tygodni
I dziecko, które było patulone specjalnymi bandażami, ubiorami, bo tak się drapało, zaczęło normalnie chodzić i się bawić. Tym bardziej, i nic nie trzeba było robić. Tym bardziej, że tak naprawdę w handlu mleko, które jest określane mlekiem bez laktozy, to jest mleko normalne, zwykłe mleko z laktozą, to które jest tak. Po tych procesach pasteryzacji wzbogacone właśnie o laktazę. No, i nagle nie ma problemu, organizm to trawi. Tak? Więc to są takie bzdury, ale to jest wina urzędów państwowych. Byłem ekspertem w stronie solidarnościowej przy okrągłym stole. I postulowaliśmy, że takie ministerstwa jak Ministerstwo Zdrowia, Ochrony Środowiska, Oświaty powinny zostać natychmiast zlikwidowane. Dlatego, że na przykład Szwajcaria nie ma Ministerstwa Zdrowia. No, każdy by chciał mieć taki system jak Szwajcarzy mają w opiece zdrowotnej. System oświaty, przecież to jest indoktrynacja, to co tutaj przeczytałem w tym badaniu oksfordzkim. Nie można mówić, że wszystkich można tak samo edukować, dlatego, że każdy ma inne predyspozycje. Jeden woli technikę, drugi woli tam malowanie, trzeci woli śpiewanie i tak dalej. Jeżeli wszystkich się zrobi bananów, to po, jak to już powiedział DuPont przed 250 laty, że sześciodniowe, pięciogodzinne pranie mózgów młodym dzieciom powoduje, że oni w ogóle przestaną myśleć. I to widzimy obecnie w całej pełni. Teoretycznie są szkoły prywatne, ale muszą realizować program rządowy, czyli program ogłupiania ludności. Czym to skutkuje? Ano tym, że u nas nie ma w ogóle wynalazków. Jeżeli Niemcy mają 17 tysięcy wynalazków rocznie, Korea ma 14 tysięcy, a u nas tam 100-150. Ale mamy za to epidemię rozdawania tytułów naukowych typu profesor. No bo profesora nie trzeba mieć konkretnej pracy, tylko wystarczy mieć kolegów na odpowiednich stanowiskach. Mamy jako największy chyba kraj w Europie 23 tysiące profesorów. No i gdzie jest efekt tej działania? Podobno liczba generałów jest w Polsce. Dokładnie. To się swoim daje i rozdaje, ale rozdaje się pieniądze obywatela, podatnika. I teraz wracając do tego, jak można to uzdrowić. Po prostu kategorycznie przestać kupować wszystkie produkty zbożowe, które zawierają glifosat. Dlaczego my mamy instytucję zwaną sanepidem czy kontrolą żywności, jeżeli oni nie badają zawartości pestycydów w produktach żywnościowych? A to jest coś, co powinno, nie skład, bo istnieje u nas od 30 lat prawie ustawa, że każdy produkt żywnościowy musi mieć podany skład. Tak. Ale proszę zauważyć, że to jest fikcja, dlatego że podają tylko wartość jakościową, a nie ilościową. To, że tam nie znajduje się coś, czegoś bardzo mało, to mnie nie interesuje, ale neurotoksyny to już mnie interesuje. Dlaczego dodaje się glifosat, który jest trucizną i którym wiadomo, mówię, 30 lat, a u nas się tego w ogóle nie zaznacza na produkcie. Oficjalnie są nawet zalecenia, żeby to na przykład jest takie zalecenie, żeby przy dosuszaniu rzepaku 7 dni przed zbiorem zastosować opryski glifosatem. W tej chwili, jak mi rolnicy mówią, w niektórych, powiedzmy, regionach dochodzi do 17 razy spryskiwania w okresie sezonu wegetacyjnego. 17 razy to znaczy, że praktycznie nie ma szans, żeby ten środek toksyczny został usunięty z produktu. No nawet 7 dni przed zbiorem, jeżeli to jest ostatni oprysk, to coś ale, przez tydzień ale czasu. Proszę zauważyć, że w większości wsi zginęły suszarnie zboża. Ekonomia. Nie wiem, czy ekonomia, czy głupota, bo on też to je potem. My mamy największy rozwój nowotworów przewodu pokarmowego w terenach rolniczych. Ale to, o czym pan wspomniał, nie ma edukacji, więc taki rolnik myśli, że to jest dobre. Jak mu mówią, że i nie podają, że to jest toksyczne. Dokładnie. Proszę zauważyć, że jak pokazują wytwórnie czy fabryki produkujące te nawozy, to wszyscy w maskach, w ubraniach i tak dalej. A potem widzimy rolnika z dzieckiem na kolanach, który tym 18-metrowym siewnikiem rozsiewa to i wdycha. No jak on to robi z tym dzieckiem na kolanach od 4 powiedzmy do 15 roku życia, czyli przez 10-15 lat, no to nagromadzi tyle tego rakotwórczego świństwa, że musi zachorować. A parę procesów głośnych już przegrała firma Monsanto o to, że ludzie stosujący ten herbicyd dlatego jest większy nacisk w krajach termoludu. No mniejsza u świadomość. U nas jest monopol, to co mówiłem. Dezinformacje, kampanie dezinformacyjne prowadzone przez agendy rządowe właśnie powodują to, że ludzie, no może to tak źle nie będzie. I umierają. No, dokładnie. Czyli musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, jeść pieczywo jak najtańsze. Dlaczego?
No bo wszystkie środki i dodatki powodują wzrost kosztów tego pieczywa. A przecież nikt nie zbadał, czy to działa na człowieka w taki czy w inny sposób. Natomiast do tego prostego pieczywa nie dodaje się, bo to jest drogie. By trzeba było podnieść cenę. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Starać się jak można kupować od rolników, którzy nie stosują pestycydów. A nie lepiej, panie doktorze, kupować od rolników właśnie zboża, ziarna, paskórki, samoprzy i samemu ten chleb robić? Oczywiście, że tak. Ale mówię, to jest taki, ja znam jednego, Tadeusz Rolnik, który tak produkuje właśnie bez i na pewno jest bez, bo polecałem to wielu rodzinom, które mają dzieci uczulone i skończyły się choroby. Proszę, skończyły się wydatki, skończyło się jeżdżenie. My musimy się cofnąć o prawie 200 lat. Około 1870 roku było dwóch, powiedzmy, znanych profesorów, Pasteur i profesor Bechamp. Pasteur był hochsztaplerem. To udowodniły prace, właśnie wspomnienia jego kuzyna, który pracował z nim. I opisał, jak zmieniali te wszystkie owce, jak część szczepili, część nie szczepili. Sprydziarz. Taki normalny hochsztapler. Wyszedł do góry tylko dlatego, że Rockefeller, czyli Rothschild, stwierdzili, że dzięki temu będzie można sprzedawać antybiotyki, a dzięki temu będzie można zarabiać. I nie tylko antybiotyki, ale leki do zwalczania, powiedzmy, chorób. I stąd pracownik Rockefellera w 1925 roku napisał taką książkę Walka z mikrobami, nie, to inaczej się nazywało. O mikrobach, no nie pamiętam w tej chwili. I tą książkę od razu w tym samym roku przetłumaczono na 20 czy 30 języków. No to wiadomo, że to jest propaganda. Bo nie da się tak przetłumaczyć. Stworzono nową gałąź farmaceutyki, na której można było mocno zarobić. No. I to się rozpowszechniło, bo ta książka stała się lekturą obowiązującą w większości szkół. No pięknie. No i w ten sposób teoria profesora Bechampa, który mówił, że to nie bakterie, ale stan naszego środowiska, czyli jelit, decyduje, czy jesteśmy chorzy, czy nie, została zapomniana na ponad 150 lat. Teraz zaczynają się pojawiać prace, które wskazują, że oczywiście rację miał profesor Bechamp, a nie Pasteur, i należy dbać o swój przewód pokarmowy, a to mówię, wystarczy tylko sprawdzać, jaka jest nasza kubka. Nic więcej nie potrzeba robić. Mleko można załatwić nawet w takich krajach zupełnie skolonizowanych jak Anglia czy Holandia, gdzie wszyscy rolnicy muszą oddawać mleko tam zapieczętowane. Jak się z nimi pogada, farmerami, można tą butelkę czy bańkę mleka sobie dostać dla chorego dziecka. Wszyscy rozumieją to. Czyli to jest jedna sprawa. Druga sprawa, czym bardziej przetworzony produkt kupowany w hipermarkecie, tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia naszego przewodu pokarmowego. I znowuż mamy problem. Glutaminian się podaje teraz powszechnie. Glutaminian to jest środek toksyczny. Rzekomo poprawia smak. No, spora część ludzi reaguje bólem głowy, bólami brzucha po glutaminianie. Ja na przykład wiem, że są już restauracje, które sypią ten glutaminian i tam już nie można chodzić, bo po prostu następne 3 dni ma się, że tak powiem, z głowy, taki jest ból głowy po tym środku. A u nas, znaczy w Chinach, to podobno można kupić w każdym samoobsługowym sklepie worki 5-kilowe, które leżą przy drzwiach i każdy może sobie wziąć. U nas zaczyna się to samo robić. Czyli znowuż ogłupianie ludzi jest tak duże, że urzędy, które są powołane i opłacane przez społeczeństwo do kontroli, żeby żadne środki chemiczne nieprzebadane nie zjawiły się na rynku, nie wykonują swojej pracy. I to jest problem. To jest problem. Czyli znów powrót do natury jest jedynym sposobem na to, żeby pozbyć się tych wszystkich pseudo-nietolerancji glutenu. Oczywiście. W tej chwili niestety musimy się przygotować do tego, że jeżeli chcemy przeżyć, to musimy się z własnych źródeł zaopatrywać w żywność. Większość supermarketów korzysta z bliżej nieznanych źródeł, ale wielkoprzemysłowych.
Tak. Czyli tam, gdzie zielona masa decyduje o sprzedaży i tam, gdzie nikt nie bada tych środków, bo zespół prawników i tam pseudoekspertów zawsze wyda potrzebną opinię. To niestety taka jest cena za obecne życie w pośpiechu, pogoń za pieniądzem, szybkie zakupy w markecie, a tu trzeba trochę poszukać. To jest troszeczkę odwrotnie robione. Mhm. Po to się robi tą pogoń za pieniądzem, po to się robi te reklamy, żeby człowiek nie miał czasu na myślenie. Dopiero jak usiądzie sobie z kolegami i zacznie pisać, to może zacząć myśleć i wyciągać wnioski. Albo zachoruje. A tego mu nie daje się. Proszę pamiętać, jedyne bogactwo, które dostaliśmy od Pana Boga, to jest czas. Czas. Znamy początek, nie znamy końca. I ten czas chcą nam ukraść. I to jest problem. No, tym mało optymistycznym wnioskiem kończymy dzisiejszą rozmowę, ale proszę Państwa, no, nikt tak nie zadba o Was samych, jak Wy sami. Dlatego, tak jak Pan doktor powiedział, szukajcie ekologicznych rolników, nawiązujcie kontakty z okolicznymi gospodarzami, od których kupicie zdrowe mleko, od których kupicie zboże nieopryskiwane glifosatem, bo tak naprawdę glifosat to nie tylko Roundup. Na rynku polskim ponad 60 preparatów zawiera glifosat i są to preparaty o zupełnie innych nazwach niż Roundup, więc nie sugerujmy się tylko tym. Trzeba po prostu patrzeć na skład. Dokładnie, patrzmy na skład. Jeżeli w składzie jest glifosat, to koniec. Dziękujemy Panie Doktorze. Dziękuję.